Witam, witam. Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak zrobić sobie z PC Apple. Jeżeli ktoś ma ochotę zrobić Maca, to chcę Wam pokazać. Więc to, co nie mogę Wam powiedzieć, to to, żebyście nie wchodzili na stronę tą Pirates Bay i nie ściągali tych plików, bo to jest nielegalne. U mnie ten starszy, nowszy Sierra 13.4 nie chciał działać, natomiast ten 13.1 działa. Taki pliczek ściągnięty jest w formacie RAW, więc on wygląda jak obrazek. To jest to. Tak to wygląda. Następnie używamy programu albo Win32 Disk Imager, ten tutaj, albo Rufusa i wypalamy sobie obraz na pendrive'ie. Tak to wygląda. Tutaj wybierzemy sobie literkę pendrive'u, tutaj obraz tego, z tym, że musimy zaznaczyć wszystkie pliki, że chcemy i że z pulpitu. I nasz obraz tutaj sobie wybierzemy i on się nam wypali. Następnie potem klikamy start i on się nam wypali na USB. Jak już to będzie zrobione, to słuchajcie, uruchamiamy komputer z pendrive'a i zaraz Wam pokażę, jak to dalej wygląda. Po ponownym uruchomieniu komputera naciskamy, w zależności od tego, jaką macie płytę główną, w przypadku Asusa to jest F8. Wybieramy USB, UEFI, start z UEFI, bo akurat tutaj w tym komputerze jest UEFI. I tak to wygląda od razu. Słuchajcie. I teraz u Was to będzie wyglądało inaczej, u mnie tutaj już jest system zainstalowany i tak dalej. U Was prawdopodobnie będzie tylko to jedno jabłuszko i resztę kwadraciki z okienkami Windowsa. I zwyczajnie uruchamiamy instalację systemu macOS. Tutaj to jest akurat najnowszy macOS, HX Sierra. Chwilę to trwa, tutaj wyskakują nam różne błędy i różne inne rzeczy, ale powinno to się uruchomić. Jedna rzecz, za chwileczkę, co się stanie, to otworzy się szufladka CD. Nie mam na to sposobu na razie. Prawdopodobnie to jest dlatego, że w normalnych Macach, o widzicie, otworzyła się, w normalnych Macach jest tylko taka szczelina na płytę, więc tam się nie ma co otworzyć, a tutaj właśnie się otwiera. Jak system się już cały załaduje, to możemy to zamknąć i nie będzie problemu. Natomiast teraz przy ładowaniu, jak zamknę, to znaczy i tak otworzy. To taki mały, taka mała wada. O, widzicie, otworzyło się z powrotem. No. I teraz tak. Za chwilę powinien nam się pojawić instalator. Wybór języka. Następnie wybór dysku. Właściwie to narzędzia dyskowe powinny nam się uruchomić. I dalej normalnie instalujemy, jak Windowsa, nic trudnego. No ale nie będę wybiegał naprzód, zaraz zobaczycie, już długo nie powinno trwać. Specjalnie nie chcę przewijać, opuszczać, żebyście wiedzieli, że w razie jak się tak zatrzyma, to po prostu cierpliwości. No widzicie, w ten sposób się teraz pojawiło już nadgryzione jabłuszko. I zaraz będziemy mieli instalator.
tej chwili jak widzicie mamy już wskaźnik myszy. I tak to wygląda na początku. Wybieramy sobie język instalacji. Potem narzędzia dyskowe możemy wybrać, zrobić partycję. Albo od razu instalator, jeżeli mamy dysk już gotowy do użytku. Ja teraz zrobimy przerwę i ja Wam pokażę, jak system wygląda już po instalacji. Musiałem zrobić klonuj ekran, żebyś było na obu monitorach to samo, żebyście tu mogli z tamtego widzieć lepiej. Także tak to wygląda. Natomiast na początku prawdopodobnie to u Was tak nie będzie wyglądało. Będzie problem, może być problem z internetem, może być problem z dźwiękiem, może być problem również ze sterownikami grafiki. Właściwie tutaj to się nazywa keksty, a nie sterowniki. W moim przypadku udało się to wszystko naprawić. Jakbyście chcieli, byście byli zainteresowani, to w komentarzach popiszcie. To zrobimy drugą część tego filmu i pokażę, jak dalej wykonać postinstalacyjne, że tak powiem, czynności. No bo w tej chwili powiem Wam, że system działa sprawnie. Chyba nawet troszkę szybciej jak Windows. Tutaj akurat jest, widzicie, przeglądarka Safari. Również działa. Wszystko bez żadnego problemu. I nie trzeba płacić kupę tysięcy, żeby mieć Maca oryginalnego. Można sobie zrobić Hackintosha i proszę bardzo, wszystko pięknie działa. No to w tym krótkim filmie byłoby na tyle. Siemanko, cześć.